Cześć, witajcie Helldiversi. Dzisiaj, to jest 2 kwietnia 2024 roku, weszła kolejna łatka do Helldivers 2. Cóż takiego w niej się pojawiło? Zrównoważone zmiany w misjach, podstępach, broni, wrogach i Helldiversach. Ogólne poprawki, ulepszenie stabilności, zwiększony limit poziomu. Tu się wytłumaczę, mogę się zacinać lub coś nie tak przeczytać, ponieważ użyłem automatycznego tłumacza Google i może być z tym różnie, nie? Rozgrywka. Dodatki dotyczące zagrożenia planetarnego. Zamieci i burze piaskowe. Także nie dość, że teraz będziemy mieli ogniste tornada, deszcze meteorytów, burze jonowe, no to jeszcze do tego dochodzą burze piaskowe plus zamieci śnieżne. W sumie fajnie, nie? Zawsze jakieś tam urozmaicenie. Zwiększony limit poziomu. Zwiększono maksymalny poziom z 50 do 150. Kurczę, ja się cieszyłem, że dochodzę do półmetka. A teraz tak naprawdę nie jestem nawet na starcie, nie? No ale nasuwa się tu pytanie, czy ze zmianą poziomu będziesz... nie wiem, rozbudowanie manewrów. Zobaczymy. Wydawało mi się, że jeśli chodzi o manewry, rangi i tak dalej, no już mamy wszystko. Tu się okazuje, że no to był dopiero początek. Balans gry. Misja, gdzie musieliśmy uratować personel. Wiecie, przeprowadzić ich z jednego budynku do drugiego. Przesunięto punkt odrodzenia wroga dalej od celu, aby dać graczowi większą szansę na obronę lokalizacji. Faktycznie, no było to troszeczkę karkołomne, kiedy robale się respiły praktycznie zaraz przy nas, nie? Przy punktach, skąd braliśmy na naukowców, czy obywateli, przepraszam. No ale nie ukrywajmy, że szło to zrobić. No nie wiem jak na wyższych poziomach trudności, ale graliśmy kilka misji i było to do zrobienia. Do ukończenia misji na wyższym poziomie trudności potrzeba mniej cywilów. No to znaczy, że straty będą wkalkulowane. Zniszcz bunkry dowodzenia. Bunkry teraz... Czekajcie, muszę to przetłumaczyć sobie z polskiego na polski. Na pewno zwiększono poziom trudności misji, ponieważ mamy informację, że misja była wcześniej zbyt łatwa w porównaniu do innych misji. Niszczenie bunkrów dowodzenia teraz może pojawić się w misjach już od 5 poziomu. Modyfikatory operacji. Zmniejszono o połowę negatywny efekt modyfikatorów operacji, które zwiększają czas odnowienia postępu lub czas wezwania. Zapewne chodzi o modyfikatory na manewry. Broń główna, dodatkowa i pomocnicza. Power. Naprawiono niespójność w ładowaniu. Ładowanie strzału będzie teraz zawsze trwało 1 sekundę. Arc Power. Zmniejszono odległość z 50 do 35 metrów, czyli no, troszeczkę go znerfili, nie? Ale 35 metrów to i tak całkiem sporo, a przynajmniej jest szansa, że naszych towarzyszy nie będziemy załatwiać. Arc Power. Zwiększono siłę oszołomienia. Pies strażniczy. Teraz przywraca pełną amunicję ze skrzynek z zaopatrzeniem. Karabin przeciwpancerny. Obrażenia zwiększone o 30%. No. Breaker to strzelba chyba jest, nie? Podpalająca i incendiary. Nie słuchajcie, tego nie mówiłem. Obrażenia na pocisk zwiększone z 15 do 20.
obrażenia od ognia na pik zwiększono o 50% ze wszystkich źródeł. Liberator Penetrator ma teraz pełny tryb automatyczny. Dominator, zwiększono obrażenia z 200 do 300, także też całkiem zacnie, trzeba przyznać. Dominator, zwiększono oszołomienie. Diligence Counter Sniper, zwiększona penetracja pancerza z lekkiego do średniego. No i tu uważam, że jak najbardziej właściwe podejście do sprawy, ponieważ no snajperka powinna dobrze kopać, nie? Slugger, zmniejszone oszołomienie. Slugger, zmniejszone obrażenia z 280 do 250, czyli troszeczkę go snerpili, nie? Slugger, zmniejszona siła niszcząca. Slugger, naprawiono znacznik penetracji pancerza w menu. Slugger, Liberator, Senator, naprawiono nieprawidłowe znaczniki penetracji pancerza w menu. On w sumie by musiał sprawdzić, bo często mnie zastanawiało, czemu broń, która no teoretycznie ma kopa, nie ma przebicia pancerza, nie? Karabin bezodrzutowy. Zwiększono liczbę rakiet przywracanych ze skrzynek z zaopatrzeniem z 2 do 3. No i w sumie fajnie, nie? Włócznia. Zwiększono liczbę pocisków przywracanych ze skrzynek z zaopatrzeniem z 1 do 2. No to też w sumie dobre. Ciężki karabin maszynowy. Tryb najwyższej szybkości strzelności zmniejszony z 1200 do 950. Tu szkoda, nie? Mogliby dać nam wybór, nie? Czy to ma być taka kosa, że pozamiata 1200, czy 950, czy 600, nie? Wybaczcie w ogóle, że tak siedzę, ale się rozwaliłem jak żaba na kamieniu i tak mi chwilowo wygodnie. Egzoszkielet Patriota. Rakiety będą teraz penetrować pancerz tylko przy bezpośrednim trafieniu. No dobra, już nie krzyczcie, siadam prosto. Wrogowie. Wprowadzono poprawki równoważące. Ciekawe, nie? Chociaż powiem wam, że no tutaj w tle puściłem sobie filmik z mojego nagrania, lecę na 4 poziomie trudności. No, pomimo, że dostałem w dupsko dosyć ostro, no to uważam, że jest to spokojnie do zrobienia, nie? Na solo. Zwykły atak wręcz szarżowników zadaje teraz mniej obrażeń egzokombinezonom. Bilet Spawner i Nursing Fever zadają mniejsze obrażenia swoimi wymiotami. Żółci Tytana nie można już ogłuszyć. Tytana żółci, nie żółci Tytana. Trickery nie powodują już naruszeń błędów. Trickery uderzające cię, gdy są martwe, zadają teraz znacznie mniejsze obrażenia. No, czyli raczej tam się filmiki, w których ktoś zabijał i ginął, nie? Wprowadzono poprawki równoważące. Ciężki i średni pancerz chroni lepiej, a teraz otrzymujesz około 10% mniej obrażeń niż wcześniej, gdy nosisz ciężki i około 5% mniej obrażeń, gdy nosisz średni pancerz. Umocniony lekki pancerz pozostaje bez zmian. Poprawki. Naprawiono błąd powodujący resetowanie ustawień zapisu na PS5 po ponownym uruchomieniu gry. Wrogowie teraz prawidłowo celują w egzoszkielety. Wcześniej wielu wrogów skutecznie ignorowało egzoszkielety, jeśli dostępny był dla nich piechur. Naprawiono możliwość strzelania przez egzoszkielety podczas otwierania minimapy. Zarówno Nurek, jak i egzoszkielet miały błąd, który powodował, że czasami wielokrotnie otrzymywały obrażenia od eksplozji, przez co rzeczy takie jak rakiety automatyczne były zbyt zabójcze. Zostało to już naprawione. Konstelacje wrogich automatów, które wolały odradzać więcej niektórych typów dewastatorów, nie działały i teraz działają tak jak powinny. Oznacza to, że czasami grając przeciwko automatom, zamiast innych typów wrogów, będziesz musiał stawić czoła większej liczbie dewastatorów. Nie wiem, czy chciałem to usłyszeć.
Udoskonaliliśmy system zapobiegania sterowaniu helipodem w pobliżu dużych lub ważnych obiektów. Aha, czyli po prostu nie będziemy mogli rypnąć na przykład w jakiś strategiczny obiekt. Rozwiązaliśmy problem, w których efektywny obszar wokół obiektów był znacznie większy niż zamierzono. Zmniejszyliśmy liczbę obiektów uniemożliwiających sterowanie helipodem. Uwaga, ten system ma na celu zapobieganie blokadom, w wyniku których gracze mogą upaść w ważnych punktach interakcji lub wpaść w niezamierzone miejsca. Będziemy nadal monitorować stan systemu po aktualizacji, aby sprawdzić, czy konieczne są dodatkowe poprawki. Naprawiono przypadki, w których grunt pod niektórymi zasobami mógł zostać zbombardowany, powodując ich unoszenie się. Jak? Kurwa. Wybaczcie za tą soczystą. Rozmiar siatki kolizyjnej został nieznacznie zwiększony, aby zapewnić większą wybaczalność. Chodzi tutaj o tarczę balistyczną. Zmieniono pozy tarczy tak, aby mniejsza część nurka była odsłonięta. Naprawiono błąd, w wyniku którego część Caldavera stawała się podatna na ataki podczas używania tarczy w pierwszej osobie. Instruktaż. Niewidzialna kolizja częściowo blokująca drzwi prowadzące na platformę startową w samouczku została usunięta. No i tutaj jeszcze jest lista znanych problemów, ale w sumie nie jest to aż tak długie, więc może... Zaproszenia mogą nie pojawiać się na karcie, teoretycznie jeszcze tego nie ruszyli, nie? Miło by było, gdyby się tym zajęli, bo faktycznie mi wiszą zaproszenia i nie mogę chłopaków zaprosić do gry. Musimy kombinować. Gracze nie mogą usuwać znajomych z innych graczy zaprzyjaźnionych za pomocą kodu znajomego. Gracze nie mogą odblokować graczy, którzy nie byli wcześniej na ich liście znajomych. Gracze nie mogą zaprzyjaźniać się z graczami, których nazwa na Steam jest krótsza niż trzy znaki. Statystyki broni wybuchowej obejmują tylko obrażenia od bezpośredniego trafienia, a nie od wybuchów. Eksplozje nie łamią twoich kończyn, z wyjątkiem sytuacji, gdy wlecisz w skałę. Wyzwolenie planety osiąga 100% na koniec każdej misji obrony. Utonięcie w głębokiej wodzie z wyposażonym wzmacniaczem witalności powoduje, że diver jest załamany. Nie wiem. Promień portalu może przyczepić się do wroga, ale zostanie rozmieszczony w pierwotnym miejscu. Chodzi oczywiście o manewry, nie fortele. Niektóre dostosowania gracza, takie jak tytuł lub typ ciała, mogą zostać zresetowane po ponownym uruchomieniu gry. Tak, całkiem sporo trzeba przyznać tego. Oby tak dalej. Uważam, że gierka jest godna uwagi. Także ja wracam bronić demokracji, a wy się trzymajcie. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.